Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się już drugi raz w grze Darkest Dungeon 2. Oczywiście nadal Early Access. I cóż, mogę tam wam na początku wspomnieć, że jest to prawdopodobnie ostatni odcinek na jakiś czas, gdyż z dwóch gier, które obecnie prezentuję o podobnej tematyce, moim zdaniem, jak widać, Gordian Quest ogląda się wspaniale w czasie, kiedy Darkest, no mówiąc szczerze, nikt go nie śledzi, więc tak. Zostawię sobie to na kiedy indziej. A póki co, tak, zdecydowałem się jeszcze nagrać jeden, góra dwa odcinki. W czym prędzej jeden, żeby dokończyć wyprawę, zobaczyć jak to się potoczy. I wiecie, żeby potem nie mieć żalu do siebie czy coś. Oczywiście ja będę śledził rozgrywkę i jako, że to, znaczy będę sobie grał czasami. Jako, że to jest jeden profil, to następne spotkanie prawdopodobnie będzie już w innym gronie, może na wyższym etapie czy coś, gdyby lepiej rozumiał systemy gry. Ale póki co nie przejmujmy się tym, tylko idziemy dalej i strażnica, jej, która nam ujawniła, co się kryje, gdzie. I proszę, wygląda na to, że chyba się zbliżamy z czasem do gospody. A i teraz tak, szpital, a tutaj jest wsparcie. I tak, szpital, szpital, wsparcie, wsparcie. Oczywiście. I będą rozdzielani. Nie wiem, gdzie szpital, szczerze. Wyleczysz swe dolegliwości. Kurczę, to jest ciężki wybór, powiem szczerze. Chociaż bardziej zestresowany jest Dismas, więc wydaje mi się, że pojadę na wsparcie, tak jak chciał Dismas, po to, żeby go trochę odstresować, co prawda w ten sposób Baristan wraz z Paracelsus zyskali stresa chyba? A może to był Audrey? No, super. Po prostu super. Już jedna jest na połowie stresu i co tu się w ogóle dzieje? Oszaleli wrogowie plus 20% obrażeń. Niedobrze. A w ogóle jakiś dobosz? Biskup? Piechur? Piechur. Piechurzy mają blok na ataki, a tutaj przeciwnicy jeśli mogą, musieli są zatkować ten cel. Dobra. W takim wypadku rzucamy i zobaczymy, czy zaraza zadziała. Oj, dziękuję bardzo, nareszcie coś sensownego. I tak. Powiedzmy, że dokończymy tutaj kwestię tego bloku. Natomiast 5 obrażeń aż jedno, ale przeżyjemy. I teraz tak, wydaje mi się w takim wypadku, że dobosz może być niebezpieczny. No ale tutaj mamy sztylety wzmocnione, więc chociaż dobosza trzeba się pozbyć szybko. Dismas się tym zajmie, a Odrinia niech rzuca piękne sztyleciki, które będą miały na celu właśnie zajęcie się tym wszystkim. I ile on ma? Dwie tury? Czy on już się ruszał? Jeśli tak, to no, naprawdę jest niebezpieczny. I tutaj biskup, który bije za 6 i stresuje. Oczywiście, a jak to działa? W sumie nie wiem, jak działa bomba ogniowa, ale powiedzmy, że póki co jeszcze będę się tym przejmował. Zamiast tego, może to? Jak to działa? Celowanie ogólnie? Na uniknięcie ataku. O, ignoruj 20% obrony i następny atak na pewno będzie krytykiem. No dwa razy z rzędu ten gościu się rusza, faktycznie. Dobra. Niestety Odry jest wyłączona, ale to nie problem, możemy rzucić sztyletami i tak. Blokując tym samym drwinę, czemu sobie ją usuwając. I teraz trafienie 100%, obrażenia 9, krytyk 100%. Więc strzeloj! Im szybciej się pozbędziemy tego dziada, tym szybciej będzie. No, będziemy mieć spokój. Teraz tak, to jest odrzucenie z mniejszymi obrażeniami. Tu jest z większymi. W sumie to się niczym nie różni. Przez to, jakie on ma redukcję. Dobra, no to bonk tarczą. Nie odepchnęliśmy. Szkoda. I tak, Paracelsus, no. Nasza droga towarzyszka. Najlepiej by było dla ciebie, gdybyś zatruła jeszcze bardziej tego samego gościa. Dobra. A teraz pozostało tylko go raz uderzyć. Żeby, wiecie, spadło. Czym weszło raczej na Wrota Śmierci i potem chyba już nam zginie. Ten co? Pokuta? Ej, co on robi? Pozwala użyć kilku potężnych zdolności. A, super. Po prostu super. Na pewno ma być rozsądne. Okej.
Nie ma co się przejmować, już po prostu tamten jest martwy. Prawdopodobnie. Teraz zajmijmy się tylko nim i jakoś to będzie. Dodano u drwina. Będą ją atakować. Niedobrze, niedobrze. No i teraz zaszła taka sytuacja, że najchętniej bym szybko zajął się biskupem, jako że ma jakieś takie wzmocnienie, ale tamten gościu, muszę przyznać szczerze, bardziej mnie wkurza, więc kolejny krytyk, dobrze. Dobrze, Dismas. Przeżył. Naprawdę. Przeżył. Ile on miał szans? Halo, ile on miał szans? Chcę zobaczyć. A, 40. Dobra, a co? Wydawało mi się, że mieli... Chwila, czemu on ma 40% szans na wrota śmierci? Jeszcze odporności 50 na wrota śmierci, mnóstwo prędkości, co? Nie ogarniam. Ale dobra, niedługo powinien paść, więc... Uczcie biskupa! Nic więcej nie mogę powiedzieć o tym. Im szybciej się pozbędziemy jego, tym szybciej będziemy bezpieczni. On da... 4 na 5? Chwila, co? To jest ograniczone czasowo? Chwila... Co? Te walki są ograniczone czasowo? No to w takim razie to jest mocno nie w porządku w moim odczuciu. Dostałem 1000% szans, znaczy 1000 odporności na wrota śmierci. I jeszcze mam czas ograniczony na pokonanie ich. Jak ja mam sobie tutaj poradzić, weźcie mi powiedzcie. O, to nie zadaje żadnych obrażeń. O, w takim wypadku... Ten prawdopodobnie zginie sam z siebie. Tego spróbujemy. Dobrze. To moja zemsta za ciebie, okej. Lubię się na to. No i oczywiście jakieś bonusy znowu wielkie dla nich. I wiecie co, obawiam się, że na pewno mogą być problemy, bo to jeśli to jest 5 rund... A, dobra, dobra, zginął. Zginął. Więc nie jest może aż tak źle. Może damy radę. Sztylet. 4-6, i też 4-6, proszę, traf. Dobrze! Dobrze, pozbyliśmy się biskupa. I teraz proszę. A, w sumie jest 100% na trafienie. To jest ciekawe, bo nie kojarzę, żeby to było kiedyś, więc udało się. Daliśmy za to 4 relikty, nic więcej? Serio? Taka trudna walka i żadnej nagrody? Dobra. No, to jest okej. Nie ukrywam, naprawdę mi się to nie do końca podoba, ale dobrze. Niech i tak będzie. Gastka desperatów. Mamy opcję od niego, który daje... Zobaczymy, co oferuje nam zamiast kilka reliktów. Dużo opcji, albo... Nikt nie musi zostać rannym, czyli tak jakby chyba... Zmniejszenie światła, ale zysk tamtego. Wiecie co, wybiorę z nadal to, bo jednak... Wydaje mi się to lepszą opcją ogólnie, co prawda jeśli się nie spodoba, ale... Tak. Co dostaliśmy? Kulczatka. A, zioła lecznicze i... Właśnie naparzenia. Okej. No i te całe śluzowce, których nie chcę używać. A póki co jedziemy i mamy tutaj pracownię naukowca albo wsparcie. No ona chce do naukowca, więc tak, naukowiec. Ma za dużo stresu, żebym pozwolił na co innego. Co prawda ona w ten sposób też dostaje stres, ale no, musimy ostrożnie. Pomijając tam sobie kwestię, że jednak no, trochę naukowiec mnie zastanawia. Co chwila, jakąś wodę święconą znaleźliśmy? No, kolejna walka, naprawdę. Oj, jeszcze bandyty. Nie trupy, okej. Okej, teraz to widzę, mamy 5 rund. Tam są strzelcy, tu są jacyś siepacze. Nikt nie ma wrót śmierci, okej. 10 na zarazę, no piękny tym razem. Nie jest aż tak źle, powinniśmy dać radę jakoś. Dobra. On nadal oszołomiony, no... Fatalny, tak? I tak, atak za 5. Jakaś kombinacja i krwawi. Dobrze. Tutaj nie ma co dużo mówić, no rzucamy sztyletami. Proszę, opłaciło się. Ten już prawie martwy. Ten jeszcze nie, ale okej. Czelił za 5 i co? Okej. Nie mają wrót śmierci. W takim wypadku trzeba się szybko ich pozbywać. Może się uda coś nawet. Najlepiej pojedynczo, wiecie. Nie ma co szykować tak mocno.
Ja co, ogłuszenie? A więc ogłuszenie tutaj nadal istnieje. Tylko że ja po prostu nie mam do niego dostępu. No super. Bardzo się to sprawiedliwe wydaje. 4-8. Dobra, dobijmy tego już. Musimy się go pozbędziemy, tym lepiej dla nas. O, niedobrze, niedobrze. Przy okazji może zobaczmy, jak to działa na przykładzie. Nie wiem, tutaj? O, dobra. Czyli zadałem jakieś płonięcie. Nie wiem, jak ono działa, ale z tego co rozumiem, chyba go dobije. I tak, co ciekawe, nie zabiera to ruchu. Więc, wow. Jej, okej. Ten gościu może by zginął już naturalnie od zatrucia? A, dobra, zaryzykujmy z nim. Okej, czyli rzut sztyletami teraz już powinien wykończyć teraz. Usuwa różne rzeczy. I jeszcze leczy, jak ma mało życia, więc idealne. Dziękuję, jeszcze za 9, więc sporo. Jak na standardy tej gry, wiecie. I co, znowu krwawienie. Audrey, proszę, niech twoje sztylety będą zabójcze. I ponownie krytyk w tego samego gościa, czy wy to widzicie? Nie, fart po prostu. O, ten niestety nie padł. Ale nie trzeba się nim przejmować, on zaraz będzie martwy. Tamten? Szczylo. Stresowo szczylo. Niedobrze. I szczał zaraz jakiś, który w sumie nic nie robi. Dobra. Ten zginie za 2 rundy naturalnie, z tego co widzę. Ten zginie naturalnie od tak, więc trzeba się zająć tym gościem. I powinno się nawet się udać. Jeśli Dismas mnie nie zawiedzie i nie zawił. Tak, walczymy razem, jej! Dogadują się! Dogadują się ludzie! Super. I teraz tak, mógłbym niby leczyć Dismasa, co wydaje się być sensowne, bo nie chciałbym, żeby mi padł. Ale wiecie, spróbuję jednak tam tego gościa ogłuszyć. Czy cokolwiek to tam jest. Jest, dobra. W ten sposób jest sporo szansa, że go atak nic nie zrobi. Okej, nie zrobił. Ten zginął. A i tylko tamten został, czyli... Inaczej mówiąc, nie musimy się już niczym przejmować, bo... Zobaczmy w ogóle, jak wzmocnienie zadziała. To wydaje bloka im nic. Dziwne. Absent, czy sens pić absent? Tego co widzę, nie, ale tak to zróbmy. Może jeszcze się udałoby trochę Dismasa podleczyć. Więc tak, będę bił groby. Chociaż nie ma sensu. On zostanie wykończony, jak mówię, naturalnie, więc teraz kwestią jest tylko uleczenie Dismasa, jak już powtarzam się. Bo z taką małą ilością życia nie chciałbym, żeby on wyruszał. Tutaj oczywiście. O, jego też by się przydało, ale 24 na to stosowne, nic co tam było. Odporność na krwawienie, oraz ten maść na oparzenie i relikty, bierzemy wszystko. Na zwycięstwo, super. I teraz... co ciekawe, on nie ma w ogóle stresu. Więc ma za co i pozostali mają sporo. Teraz może zobaczmy, kto jest najbardziej podatny na krwawienie. W sumie ta dwójka. Tylko krwawienie raczej jest za taką wręcz, więc prędzej na Dismasa by to padło. Więc niech będziesz, dostaniesz takiego bibelota, czy co to tam jest. Mniejsza z tym. No i jedziemy. Miejmy nadzieję, że nie padniemy od razu. I tak, jesteśmy u naukowca tego sojuszu. Tak. Pracownia naukowca, która jest zaniedbana, ale wygląda znajomo. Co? To przedstawia chyba... Proszę, że elementy wdudów docierają na pole bitwy. Jest sytuacja, to moja specjalność. O. Bonus do stresu, jakiś przedmiocik, coś, minus do światła, a tutaj... Może po prostu nie lubię muzyki, o... Co, ciężko powiedzieć... Co i jak, ale zaryzykuję z tym. To jest jakiś plus przedmiocik, jakiś tam coś. Co poda stres i światło stracimy, ale... Że stres zyskamy... I, o... To jest? Rysowy na początku tury 25% szansy na to, że zostanie. I... Co tam się w ogóle stało? Bo to coś ona dostała, ale... Słaby wyrzut. Niedobrze. Mniejsza szansa na krytyka. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Tylko bierzmy to.
Niech ona to dzierży, co chyba nie ma znaczenia kto. Wiecie, losowy bruk, ogłuszenie, te sprawy. Nieważne kto to będzie targał i tak dobrze, że to mamy. I kolejna walka, no bo jakby było inaczej. Co chwila walki. Poniekąd jest to podobne do tego, co było oryginalnie w Darkestie, no ale tutaj te walki... Powiem wam szczerze, trochę przez ten limit czasowy można powiedzieć nawet, że bardziej irytują. I to jest tak, tutaj obrażenia, mógłbym niby szybko tego wyeliminować. Albo mogę spróbować tych dwóch tam... No, oślepić. Wiecie co, nie. Mamy za mało czasu na to. Musimy szybko wyeliminować oponentów. Później możemy się bawić w jakieś tam osłabianie pod koniec, kiedy będziemy musieli już mieć, jakby to najłatwiej określić, lepszą sytuację. I teraz trzymanie szyku naprzód, trzy na siebie. Ile on ma? 10 życia, dobra. Uderzenie za 2, bo oczywiście jest osłabiony. Okej. Padnie, w tej rundzie padnie. Oj, niedobrze. Niedobrze. No i jeszcze krytyk. A nie. Nie i nie. Strzelimy w niego. I teraz może szklety Odri wykończą roboty. Proszę. No i dziękuję. Ta śmierć miała być z mojej ręki. No, musieli się pokłócić, naprawdę. Teraz tak, tego się pozbywamy, czy tamtego? Szczerze, ten wydaje mi się być łatwiejszy do wyeliminowania, więc najpierw tego, potem tamtym. I będzie dobrze. Gorzej tylko, że dostajemy mnóstwo obrażeń ponownie. Gorzej z naszymi możliwościami leczniczymi, więc... Ile on ma? 17. Zaryzykujemy. Zaryzykujemy, dobra. Dobra. Ryzyko się poniekąd opłaciło, chociaż nadal to jest spore ryzyko. 9 życia, okej. Nadal osłabiony, bo chyba wiecznie będzie osłabiany. A, ma 7 życia. Zaryzykuję. No tak, krytyk. Przynajmniej śmierć wroga. Mniejsza. Więc tak, teraz obrońca. Nie, bronienie to jest chyba kiepski pomysł, chociaż zarzucimy obrońcę i tak. Aha, zostałeś na pastwę losów. No, czemu oni ciągle się kłócą? Zresztą mniejsza. Najważniejsze, że cokolwiek udało się zrobić. Teraz tak, żeby była szansa, że nas nie trafi większa. I no oczywiście, że trafi, bo jakby inaczej. Jeszcze z ogłuszeniem. A tamtą z pierwszej pozycji nie może nawet atakować swoim strzałem, więc... Ja, trupy będziemy musieli teraz tłuc. Mniejsza. Dobra. Tutaj mam 3-5 na niego, 4-6 na niego. Nie, rzućmy strzałkami. Dodatkowa szansa na zatrucie jest moim zdaniem lepsza niż nasz lecik. Który może ma jakieś fajne właściwości, jeśli by tam potem dodać do niego ten poziom, rozwój i tak dalej, ale... Nie ma co po prostu o tym aż tak się myśleć, przejmować. Wiecie, tym wszystkim. To istotniejsze rzeczy. I teraz tak, jego trzeba leczyć, oczywiście. O, zwłoki padły. Czyli okej, okay, on naturalnie. I informacja, że to ostatnia tura, tak. Ale dobra, nie przejmujmy się. Wygramy to. I kurczę, no. Odporność na truciznę. Narzędzia do strugania, jakieś inne rzeczy. No, dobra. Powiem szczerze, fajnie. Fajnie. Mimo tego, że... Na skraju śmierci, niebezpiecznie, niedobrze jest. Nie jest aż tak strasznie źle. I super są te animacje, chociaż te walki naprawdę są irytujące. Jak to powtarzałem, mówiłem, będę powtarzał ciągle. A póki co, jedźmy, zdarzajmy się ze wszystkim, z czym się da, żeby dostawać jakieś dodatkowe przedmioty. Głównie te całe śluzowce, które nawet nie wiem, czy jest sens używać, ale dobra. Okej, okay, czyli skrytka naukowca, kolejne jakieś przedmioty. Zapas od twojego doborczyńcy i tej śluzowca, jeszcze więcej, relikty. Audanum i bandaże, okej. Okay. Skrzynia, dobra, zmieścimy. Karty do gry. Oraz szczepiąca potrawka. Cel 2, zwiększa maksymalny pożyt aż do następnej gospody. Fajne, jakieś pozytywne rzeczy. Co tu mamy? Kultyści, o nie. Nieważne gdzie chcecie, nie jedziemy do kultystów.
A wszyscy chcą na walkę. A potem od tego będzie rupieciarz. Do kaplicy jechać. Do strażnika. Jakkolwiek jest strażnik. Potem mam gospodę. Chcą wszyscy na walkę, to dobra, jedziemy na walkę. Będę tego żałował pewnie, ale... Tam. Jedziemy po prostu. Ile mi tylko stresa trochę potracili. I w ogóle trzymajcie kciuki, może będzie szansa na to, żeby uniknąć walki. Wiem, wiem. Jadę na walkę. Strasznie mnie drażnić. No po coś tak kłócicie, chłopy. Ale tak. Ja mam bardziej, wiecie, dla redukcji stresu niż dla samej w sobie walki, więc no. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I pełny ekwipunek. Porzucony posterunek, co my tu mamy? O, jakaś walka, nie podoba mi się ten gościu. Nie każda walka jest naszą walką. Okej, będzie plus do relacji. Bez żadnych minusów. Ona ma... Nie widzą nas. Nie wiem, co to są za symbole, ale okej. Wszyscy mamy swoje trudności. Po co gromadzić ich więcej? Dobra, nie każda walka jest naszą walką. Ojej, się to nie spodoba, ale tak, hura. Nie musimy walczyć. Zobaczymy, co dalej będzie. I pełny ekwipunek, nie możemy nic zrobić, to powiedzmy, że... Wyrzucimy trochę śluzowców, bo po co nam one? No, widzicie to? Widzicie to? Nie chciałem walczyć, a tutaj oczywiście musiało coś się wyrzucić. O, shit. Nie. Nie. Nie, nie. Nie. Milion obrony. I jeszcze coś takiego nie. Ona musi to być kill-offem, póki jest okazja. Co prawda, to nie schodzi, więc. No. Ładowanie pocisku. Niedobrze, niedobrze. Osłabienie. Może się uda, ale czy lepiej ryzykować? Nie, pozbywaj się jego, w czasie kiedy reszta będzie się pozbywała, działa. Nawet jeśli będzie mocna redukcja obrażeń, musimy po prostu się pozbyć tego działa czym prędzej. Więc tak. Okej, nie ma redukcji. O, jeszcze 5 rund tylko na to? Bez jaj. A, tego też trzeba się pozbyć, więc dobra, powiedzmy, że tak. Teraz byle atak już będzie po nim. O, oczywiście krytyk, bo jakby inaczej. Powiedzmy, że nie, że ona będzie dalej biła armatę. Może nawet nam się to uda? I czy jego trzeba bić? Nie, nie trzeba, dobra. To spróbuj armacie oślepienie zarzucić, chociaż... Nie do końca rozumiem, jak można oślepić armatę. I co my tu mamy? Pudło. Udało się. Nie wiem, czy to była kwestia, że pudło się trafiło na armacie? Czy kwestia tego, że było pudło przez to, że ja tam już zarzuciłem? Chyba to był atak na nazwie pudło, więc obstawiam, że to było bardziej kwestia tego, co tam się wyrzuciło. I 20%, więc nawet tego nie zarzucimy. Wiecie, zawsze jakieś obrażenia. A, czyli... Atak na nazwie pudło, dobra, czyli oślepienie nie zeszło, bo nie trafiła po prostu. Dobra, czyli ta arma to chyba coś naprawdę na zasadzie... Wielka szansa na to, że trafi czymś potężnym? No proszę was, nie kłóćcie się. Albo nie trafi. Dobra. I udało się wygrać kolejnego śluzowca. Wow, co za nagroda. A, czy mamy jeszcze jakieś wolne miejsca? Nie, nie mamy, więc... Rzucamy śluzowca i czy... O, jeszcze coś takiego mogliśmy w sumie komuś dać. Bądź na truciznę. Ona ma już maxa, to teraz ona dostaje, okej. Okay. Kończy nam się miejsca, mimo to... Mam pełno rzeczy, które mogłem rozdysponować już wcześniej. No dobra. Jest ta czwarta minuta, my jesteśmy już może przy końcu trasy. Mam taką przynajmniej nadzieję. Wiesz, jak mówiłem... Przyjemnie mi się gra, ale... Jako, że Guardian Quest się lepiej ogląda... Oraz, podkreślam... Nie chcę pokazywać ciągle tych samych gier. Jest to wcześniej Early Access. No, chwilowo lepiej będzie się z tym pożegnać. Okej.
Bo pieciarz widzę, że tu ma coś zaświecić, że on kontroluje ze świecidełka i ze relikty. Za relikty można kupić skrzynię i jakieś takie inne rzeczy, ze świecidełka bardzo fajne artefakty, jak tak patrzę. Czyli te bibeloty, ale... Problem w tym, że to jest drogie, więc nie mamy jak za bardzo. Okej. Okay. W takim wypadku nie wiem, czy jest coś takiego, co bym chciał bardzo zrobić. O. Można mu coś sprzedawać? Nie, nie ma. A, dobra, zapomniałem, gra mówiła, że nie można sprzedawać. Powiedzmy, że kupiłbym dodatkowe skrzynie. I nie to. Dobra, dziękujemy. Zamontujemy kolejne skrzynie później, no i jedziemy. Teraz nieważne, co zdecydujecie, jedziemy do kaplicy. No niestety, procesu chciała walka, ale kaplica jest ważniejsza od walki. Jak widzieliśmy kaplicy, dałem coś związanego z... Ojeju! Nie! To moment próby dla tej relacji, co? Nienawiść? Jest walka. Paracelsus ma 3 życia. Nienawiść łączy ją i... tego. I Dismasa. No to co mam powiedzieć? No. Po prostu. Chwila. Po pierwsze, kilka ruchów, po drugie, antykwariuszka teraz jest naszym wrogiem. A co się stało z czasami dawnymi, kiedy to współpracowaliśmy? Cóż. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Przynajmniej jednego trafiłem, super. No cóż. Smutne to widzieć, jak... dawna towarzyszka podróży teraz jest naszym oponentem. Ale tak, zasługujesz na to bardziej niż ktokolwiek inny. No, muszą się kłócić! Czy ona odzyskała punkt stresu przez to? No to wygląda, dobra. A mniejsza. Póki co... ogłuszmy. Dobra, ona powinna się leczyć, a nie. Ogłuszmy. No tak, już się stało, więc za późno. Nie walnij tutaj za 7, bo co ciekawe, światło w końcu jest o tyle słabsze, że, no, że już nie ma tych osłabień wielkich. I teraz tak. Powiedzmy, że zaatakujemy jego. Nie po to, żeby rozbić to. I tak, ostateczny cios, pełno obrażeń, ale na szczęście nadal jesteśmy dalece od śmierci. No i znowu chroni mnie. Super. Nie jest aż tak źle. Patrzcie, tym razem to nie jest ograniczone czasowo, więc... ja... nie jest aż tak źle. Ten ma 12, ten 11, dobra, 12 strzelamy w takim wypadku. Okej, pudło, super. No i oczywiście powtórka. Wszyscy nagle unik. Nie podoba mi się to. Nie chodzi o to, wiecie, że to jest niesprawiedliwe, coś nie podoba mi się to w sensie... czemu ona ma kilka ruchów? My mamy po jednym. Ja to nawet nie jest żaden boss. Pierwsza sprawa. I druga sprawa. Nie podoba mi się ta... o, dobra, dostało ogłoszenie, super. W kontekście... no, nieciekawa sprawa, ciężko będzie po prostu to ugrać. Chociaż tak, damy radę wcześniej czy później. Dobra. Udało się zatruć, chociaż tyle. Krytyk za 3, to nadal nie jest tak dużo. I dobra, znowu dostało... ogłuszenie? Ale to jest ostatnie, że ogłuszenie, jak od razu przecież dostaję kolejną rundę. O, niedobrze. 4 punkty życia. O, wlota śmierci. Niedobrze. No, bez przesady. Czemu ona ciągle go obraża? Powiem wam szczerze, to też jest dla mnie wielką tajemnicą. Jak działają do końca te relacje, bo to jest takie nigdzie nie wyjaśnione, a się dzieje. Gdy się w ogóle starze, no... tak. Chcę po prostu powiedzieć tego, żeby on też nagle dostał wszystko i ostateczny cios, tak? Zobaczcie, zaraz go zabiję. Jestem tego pewien. A teraz... chociaż tyle. Już się udało. Chirurgia polowa, proszę.
Okej, okay, udało się, chociaż tyle dobrego. O, on jest okruszony. Jego trzeba się pozbyć teraz czym prędzej. I... proszek błyskowy? Aha. Paskudno pary. Zaraz dwa na wszystkich. Załamanie. No i oczywiście. Nagle wszystkich będzie nienawidził. Wszystko takie. Naturalne, bardzo naturalne, wiecie. Tak zawsze jest. I okej. W takim wypadku walka będzie bardzo ciężka, już to widać. A póki co musimy się skupić głównie na tym, żeby jakkolwiek to przeżyć. No i oczywiście wszyscy się już będą nienawidzić od dzisiaj. Lecz go. Jeśli ktoś ma zginąć, to ty, bo to przez ciebie do tego doszło. Czy ja przez przypadek widziałem tam jakieś przejawy pozytywnych interakcji? Dobra, zaryzykuję. Oczywiście, szpudło, bo jakby inaczej. Okej, chroni mnie i teraz pewnie jakieś znowu ogłuszanie będzie nam rzucać coś. Nie, może więcej. A nie, uniki, dobra. Co innego? Co innego mogę zarzucić? Ale okej, unik jest. Unik zszedł. Super. Czyli teraz łatwo się go pozbędziemy. Bo wiecie, kill off, najlepsza sprawa. Okej, nieźle, co? O nie, teraz ona zwróci śmierci. Niech sama się uzdrowi. Byleby, wiecie, nie umierali. Swoją drogą, patrzcie, tutaj wrota śmierci nie mają jako takiego bezpośredniego, wiecznego wpływu na postać. Jak to miało w pierwszej części. Dobra zmiana, zła zmiana. Ciężko mi określić. Ale tak, runda szósta. Narzeźwiające opary. Na groby, no nie ma to jak takie rzeczy rzucać. No i pora się jej za... no jej się pozbyć. I tyle, w sumie. Będę nadal próbował ją otruwać, kiedy tylko okazja. I niech no po prostu poczuje to, co my czuliśmy na wszystkich wyprawach, gdzie nie znajdowała żadnych reliktów. Inne takie. Albo nie. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jeśli by chciała nas znowu wzmacniać, będzie lepiej. A teraz tak. Rzucaj i zobaczymy, jak to zadziała. No a teraz niestety weszła odporność. Proszek błyskowy i... oczywiście, musiało jej się udać. Co? Aha, czyli teraz nagle po prostu będą się osłabiać nawzajem. Okej. Dobra. Nie podoba mi się to, w którą stronę to zmierza. Ale tak, już rozumiem w czym... w czym po prostu będzie problem w tej części. Na czym będzie polegała ta trudność. Po prostu jeśli już się będą mieli problemy relacyjne, no to te problemy z relacjami najczęściej będą doprowadzać do rozwalenia całkowicie drużyny. A teraz tak, udało się, hura. Punkt mistrzostwa, przynajmniej cokolwiek. Oraz celebrowany kielikt. Jeśli relikty. Więcej równość 75, początek tury 25% szansy na coś. Nie mamy aż tylu reliktów, więc nie ma co, ale bierzemy. I wszystko się pewnie nie zmieściło. A muszę coś wyposażyć albo wyrzucić, żeby mieć miejsce. Okej. Dobra, czyli to jest ogarnięte już. I co by tu jeszcze zrobić? Jesteś do wyrzucenia w ogóle? No powiedziawszy, może zamiast wyrzucać, warto byłoby wyposażyć kogoś, kto nie ma jeszcze przedmiotów, coś takiego, żeby miał. Więc tak, sakwa, ługu. I ogarnięte. Chwilowo, bo chwilowo, ale tak, ogarnięte. Dopóki się nie pojawi coś innego niż śluzowce, bo wtedy będzie problem. I tak, kaplica bohaterów. Udało się, kaplica refleksji. Ona dostała już okazję. Czego spodziewał się los, gdy pchnął mnie jakimś tym działaniem? Można byłoby mi jej znowu dać, ale nie.
Powiedzmy, że teraz dysmasa, nie dam się więcej więzić w czterech ścianach. Okej, czyli te kaplice po prostu będą co jakiś czas, żeby ujawnić nam prawdę. Wolność. Oprych. Rozdział pierwszy. Wolność. Jak mówię, nie wszystko jest po polskiemu, więc niektóre rzeczy będę tłumaczył na bieżąco. Zobaczymy, co z tego będzie. Co? Patrzcie, ej, tu jest walka! Bunt więzienny. Okazja, żeby pójść na wolność coś takiego i tutaj mamy opcję uderzenie kolanem. Pozycja pierwsza musi być, ale są jakieś gruzy, więc nie mogę. Uderzenie 4-8, 10% na krytyka czasu 2-1. Uderzenie z rozpędu. Naprzód 3. Obrażenia 3-5. Albo kamienny pocisk. Obrażenie 1-2 na siebie. Coś i usuwa coś. A nie, dobra. Kamieniem chyba będziemy musieli po prostu anulować jakieś takie alarmy czy coś. Ale okej. Okej. Czyli on był słownie więzieniem. Znaczy więźniem. Michaelim. Czas, by rozumiał alarm. Okej, czyli oni będą chcieli dojść na alarm. Nie mogę uderzenia kolanem zrobić. Wycofam się po prostu. Okej, i muszę teraz szybko zrzucić kamieniem, żeby przerwać alarm chyba, z tego co rozumiem. Oj. Nie mam aż tak dużo życia. Mam na szczęście uniki, inne rzeczy i... Okej, czyli kamienny pocisk ma jakieś błędne oznaczenie. Usuwa to. I dobra, rzucamy kamieniem, żeby przerwać alarm. Unik 2+, unik zwykły. Mhm, to możemy na... tylko na pierwszej, to możemy na wszystkich, a to możemy tylko na dwóch ostatnich. Czyli rozumiem, to polega na tym, żeby... Ojej! Nie tego się spodziewałem, powiem wam szczerze, ale fajne! I tak fajne, mimo wszystko. No i oczywiście wdech! Będziemy musieli znowu się wycofywać. Chociaż nie, tym razem nie dam rady wycofać się chyba. Oj, będzie alarm. Niedobrze. Tak, a tym razem chyba naprawdę... będzie alarm? Który to? No, będzie alarm! Tak, tym razem nie damy rady go powstrzymać. Niedobrze. Okej. Czyli tak, faktycznie to działa w ten sposób, że po prostu jeśli alarm będzie, to... Ciekawe, tutaj po prostu daje nam to stres. I chyba już rozumiem, na czym to polega. Po prostu mam tutaj milion szans na to, żeby być odpornym, niewrażliwym i inne takie rzeczy. Ale jeśli stres nas dopadnie, to po prostu szybko nas pokonają. Z oczywistych powodów i... Alarm znowu idealnie w takim momencie. Jeśli nas to nie wycofa... Dobra, wycofało, dzięki strażnicy. To bym po prostu miał pewność, że alarm znowu zadziała, a tak to po prostu... Kamienny pocisk na twarz i... Jak już mam drugą rundę, to teraz można... wyskoczyć tutaj, pozbyć się jednego ze strażników. I okej. I oczywiście wdech. Bo musi być alarm, nic innego po prostu gra nie wymyśli. Niestety uniknąłem obu ataków. Dobra, dwa pod rząd. W tej rundzie w takim razie nie będziemy mieli aż takich możliwości bojowych, ale nie będzie stresu. Więc tak. I oczywiście, jakby inaczej, musiał znowu po prostu zdecydować się, wiesz co koleś, ja to będę dalej trąbił na alarm. I tyle. Ale okej. Mamy dużo szans na uniki, więc tyle dobrego. I powinniśmy dać radę coś jeszcze zrobić. Nie przesunięcie. Rzut kamieniem. Dobra. I teraz to, oczywiście. Ciekawe, czy mi się uda. Niestety, patrząc na ilość życia, wątpię. Ale można pomarzyć, wiecie. Super, udało się uniknąć. I znowu udało się uniknąć, no. Tak. Nie ma czym się przejmować. O, że Tarunda znowu zejdzie na cofaniu się i usuwaniu alarmu. Ale tak, długo na tym zejdzie, jestem tego pewien. Dobra. Następna też będzie polegała na usunięciu alarmu, a potem będzie mógł przynajmniej wyszarżować i uderzyć jednego z nich. Dobrego.
To ciekawe te uniki. Nie wiem skąd się biorą uniki dwójki i tak dalej, ale... Wiecie, nie będę narzekał. Dzięki temu po prostu mamy szansę to wygrać. I cóż, ale... Mówiąc całkowicie szczerze, no nie spodziewałem się tutaj interaktywnej walki. Woda, przypomina mi to, coś, co już mówię, było w jedynce, chociaż nie mówiłem tego wcześniej. Konkretnie sytuację z... jak ona się nazywała? Łamaczką tarcz? Czy jakoś tak, chyba? Chociaż teraz to mniejsza o to. No ogólnie tak, była postać, która miała podobne mechanizmy, tylko co tam było przy odpoczynkach, to były bardziej negatywne, a tutaj widzę, że to jest po prostu backstory. Co moim zdaniem jest pozytywną rzeczą, bo w końcu może poznamy motywację postaci i inne takie rzeczy nim kierujące. No oraz po prostu fajnie szanse na rozwój. A tam... No nie, tam to po prostu masz wąsze, które będą ci przeszkadzały we wszystkim. Tyle. No dobra, swoją drogą atak kolanem bije więcej. Tak, to jest po prostu w ten sposób, że jeśli uda się w tak, to po prostu kolanem będzie można na spokojnie to ogarnąć. I teraz pozbądźmy się jednego z nich, nawet jeśli to marnowanie obrażeń. Oczywiście wdech, bo jakby inaczej. Ale damy radę. A, kolanem. Jeśli uderzę kolanem... Dwa uderzenia kolanem czy coś, to może bym się pozbył większości, ale nie. Nie, wolę nie ryzykować. Wolę zrobić tak. I... No. Po prostu nie wiem, co więcej powiedzieć. Obserwujmy dalej, jak oni nie trafiają. Jeden próbuje mnie bić, drugi robi wdech. I no. Dark jest dwójka. Muszę przyznać się na obecny moment z moich doświadczeń, jakie tu mam podczas tego wszystkiego. Wydaje mi się, że gra jest nastawiona naprawdę na pojedyncze przebiegi, który każdy jest niezależny od siebie i przez co będzie na pewno przystępniejsze dla takich jak ja, którzy dużo czasu na systematyczności mają poza nagraniami, bo tak, taka prawda. W moim przypadku wygląda to w ten sposób, że albo nagrywam, albo nie gram w ogóle. No dobra, teraz mam okazję go ubić łatwo, więc nawet się nie będę przejmował tym, że wdech jest. Tylko pozbędziemy się go całkowicie. I teraz jeśli będzie wdech, nawet nie musiałbym się tym przejmować w żaden sposób, ale dobra, z tego co widzę, nie chciał wdychać. No i to był... Byłby zbiegiem, ściganym. Ale przynajmniej wolnym człowiekiem, cek. I co, tu mamy strzał z bliska. Ej, czyli jego jedna z lepszych zdolności w jedynce. Nareszcie doszło do skutku, że tak nazwę. I wow. A w takim wypadku, czy mam jakąś zdolność, której nie używam w ogóle? Szczerze, to póki co nie wydaje się aż tak potrzebne, więc... Tak. Zróbmy to w ten sposób. I pierwsza runda po prostu strzał z bliska, a potem już normalnie funkcjonujemy. Więc no. A teraz jedziemy już ku strażnikowi. Ojej, już chyba może być kolejna walka, ale nie. Leczenie jakieś tu naturalnie występuje, ale wiecie. Nie sądzę, żeby to wystarczyło na przygotowanie się do strażnika, który... Z tego co się orientuje, lada moment wyskoczy na nas i pewnie to będzie kres naszej podróży. Przy okazji mamy strasznie niskie światło. Nie wiem, czy wyrzucając coś tak naprawdę to wzmacniamy. Póki co mamy 22. Nie. Nawet jeśli mówili coś o wzmocnieniu przez wyrzucanie, co nie istnieje. Więc trochę to smutne, ale... No nic z tym niestety nie zrobimy i... Forteca odchłani. Co tu mamy w ogóle jako taką, poza tym, że strażnik? Ha. Okej, dobra, trzy fazy walk. Już myślałem, że nic takiego tutaj szczególnego nie ma. No ale już rozumiem, trzy fazy walk będą. Więc tak, musimy szybko się pozbywać tych, którzy tutaj właśnie stoją na froncie, między innymi. Równocześnie dbając o to, żeby biskup za dużo nie namieszał. Nie wiem, jak to wyjdzie, oczywiście. No, ale trzeba próbować, to jest nasza ostatnia nadzieja. Na to, żeby przeżyć. Dostał osłabienie. Całe szczęście nie jest jakieś takie szczególnie groźne. I to jest tak, w biskupa. Chociaż lepiej byłoby w niego, żeby nie było bloku.
No ale już trudno. I Wrota Śmierci? Nie. No cóż. Nie było to do końca przemyślane. Ale dobra. W ten sposób też jest dobrze. Przynajmniej pomyśleliśmy trochę szybki, przez co ona trafiła tamtego i w ogóle. Aha. I teraz dobrze, strzał zwykły 3-6, specjalny to ma jakieś właściwości? Nie. Póki co nic nie ma właściwości, bije 4-8. No ale jak mówiłem, musimy pozbyć się biskupa. Chociaż zaryzykuję zrobiąc to w ten sposób. Wiecie, riposta i te sprawy. I po biskupie, dobrze. Zemsta podana na zimno. I proszę, relacja im się odbudowuje, jej. Szkoda tylko, że jedna pozytywna relacja po prostu nie przykryje tych wszystkich setek negatywnych, które w mojej drużynie póki co istnieją. To jest tak, można ją wyleczyć, albo jednego z nich. Szczerze, najpierw nim bym się zajął, bo ona stoi na tyle, więc nie jest chyba aż tak źle. Ale mniejsza, strzał z bliska. Bum, 7 oczywiście, prawie minimum. Ale i tak więcej niż, no, niż to jest w przypadku innych ataków. To jest tak, 12-8, 8 może dobić, więc tak. Dobra. Dobrze. Wrota śmierci oczywiście. Zapominam, że oni mają wrota śmierci dostępne. I teraz tak. Rzucimy w niego, byleby tego na pewno się go pozbyć. Nieźle, co? Mhm. I pomału te mrozy się przebijają. Przynajmniej tyle można się cieszyć. Gorzej tylko, że co z tego, że mrozy się przebijają tutaj, jak w innych sytuacjach, to po prostu oni się nienawidzą non-stop. No dobra. Więc tak. Skoro mam sytuację tego typu, można by się podleczyć, bo on raczej groźny szczególnie nie będzie. Tylko teraz tak, ją, czy może jego, lepiej jego. W ten sposób po prostu mam gwarancję, że nasi pseudo-obrońcy, nawet jeśli to przeżyją. No i tak, wrota śmierci. Nie udało się go dobić, szkoda. Ale no, przynajmniej 3 obrażenia zamiast 6, które by tam się normalnie trafiły. I przy okazji, czy absent zadziała? Nie, nie zadziała. Ale dobra, przygotuj się tak absentem na przyszłość, nie ma co, wiecie. Jak to się nazywa? Mamy co przejmować tym wszystkim i użycia 3, więc chyba już nie mamy leczenia. Ale tak, przynajmniej nikt nie jest urok śmierci. A, czy możemy iść albo dalej, albo możemy uciekać. No tak, dobra, to nie było żadne wyjątkowe coś. Powiedzmy, że zaryzykuję. Może to jest głupie. Ale tak, chciałem zaryzykować i mamy teraz tutaj rezultat tego wszystkiego. Mhm. Decydowanie muszę się pozbyć czym prędzej kuszników. Gorzej tylko, że Dismos jest oszołomionym, że sobie stał jak taki kołek na pierwszej linii. Bez riposty, bez czego. I teraz widzę właśnie wadę. Nie przechodzą efekty pomiędzy turami walk, czy tak to nazwę. Turami walk, to trochę nieprawidłowe, bo rundy są tutaj liczone jako osobne coś od tego, o czym mówię. A bardziej mi chodziło o to, że nie przechodzą między tymi. Między pojedynkami bezpośrednio. I dobra, strzał z bliska, po prostu byle tylko przeskoczyć. No i przebić się odporności z 6. No, muszą się kłócić, naprawdę. Powiem szczerze, teraz to już nawet nie jest takie zabawne ani nic, to jest takie. No, kłócą się bez powodu. Tak trochę. Przynajmniej moim zdaniem. Ale mniejsza. Zajmijmy się tak kusznikami na spokojnie. Może jakoś to przeżyjemy. Co ja w sumie. Życie mamy o tyle duże, że jeszcze nie jest aż tak strasznie źle. Tak, oczywiście. Dobra. Tamten by nie sięgnął, to chociaż niech jego tłucze. I dobra, lody się przejmują. Nareszcie coś pozytywnego. A tu dla odmiany. A nie, nie ma wrót śmierci, okej. Okay. Zresztą różne rzeczy gorsze. No, oczywiście.
No oczywiście, to jest 100% norma. Tak musi być, no oczywiście. Ale to w sumie nie ma co leczyć w ten sposób, jeśli wrogów przed nią nie ma. Tak teraz sobie uświadomiłem, że w sumie to takie leczenie, co tylko marnuje nasze życia. I tak ograniczonych możliwości liczniczych. Ona przecież ma absynt. Więc tak, wyjknij z absynta. I proszę, no w pełni zdrowa. Absynt nie ma żadnych ograniczeń. A, i przeszedł przez śmierci. Żywy. Ale to i tak nie masz już co przejmować. Dobra, unik. A i ona do wrót śmierci, oczywiście. Nie może być tak, że tylko wrogowie mają wrót śmierci, czy tam... Tylko my mamy... jak to się nazywa? Właśnie, tylko my mamy pozytywne rzeczy, a nie negatywne coś. Nie, po prostu zawsze musi być porówno rozdysponowanie wszystkim. Okej, teraz może zajmiemy się nim. W takim wypadku. Czym prędzej, tym lepiej. I tak, 11, no kolejne wrota śmierci. Dobra, jednak nie. Zasługujesz na to bardziej niż ktokolwiek inny. Co ja? Przynajmniej sobie stresa trochę obniżyła. Gorzej, że zaraz i tak dostanie znowu mnóstwo stresa. Dobra. Szczelaj. Szczeloj dysmas. I tak, sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Nie mogą być we wrotach śmierci, bo wiecie, każdy atak podczas wrót to gwarancja po prostu bycia martwym. Okej, jest opuszczony, super. Więc możemy szybko się pozbyć jego. Gorzej tylko, że... Nie, on dopiero będzie miał rundę. Okej, w takim razie widzę jeden problem. Obrazy są jeszcze nieodróżnialne. I tak, dobiję go ogólnie mówiąc Dismas. Bo jeśli chodzi o Dismasa, to przynajmniej mam gwarancję, że jak to się nazywa. Jego atak zniweluje wszelkie wroce śmierci. Bo ma minus 20% redukcji, a ten ma tylko 5% szans, więc... Tak, po prostu cięcie sztyletu zawsze będzie dobrze działać. To się nazywa praca zespołowa, no i takich interakcji oczekuję. Gro, naprawdę, o to ci proszę, to nie jest nic złego. Swoją drogą będzie chyba godzinny odcinek z tego wszystkiego. No ale cóż, no nie moja wina, że tak to wyszło. Ale tak. Nieźle, co? Jej. I co mam następne? Jeśli mi się udało. Jeśli mroczny impuls w użyciu plus 50%... A, nie wiem, co to jest. I w ogóle... Z tego, co widzę, jestem tego dużo. Byśmy mogli coś jeszcze próbować, ale... Nie będę kusił losu aż tak bardzo. Wiecie. Jeśli byśmy tam poszli, to pewnie by czekała nas śmierć. Bohaterowie są w kiepskim stanie. Albo nie. Nadal zostawimy to w ten sposób i teraz mamy za dużo rzeczy. Czy mamy jakieś akcesorium? Nie. Czyli... Musimy coś wyrzucić. Tylko co? Bo powiem szczerze, problem w tym, że nawet nie wiem, co byśmy mieli wyrzucić. Powiedzmy, że łuk póki co wyrzucę. I tak z tego nie korzystam. A nie ukrywam, takie korzystanie mogło być rozsądne, bo tych przedmiotów daje tutaj masę. A w innych sytuacjach... nie ma co się tym przejmować, ale tak. Nie mogę spać, jedzenie jest okropne, narzekacie i w ogóle. A nie ma co przejmować, jesteśmy u kresu podróży. Karczma kolejna. To już wolę spać z koniem. No, czemu oni tak się kłócą? Naprawdę tego nie rozumiem. W sensie okej. Fajnie, gdyby to było zależne od ich klasy, charakteru i tak dalej, ale tutaj... Nie wiem jeszcze nic o nich. A każdy się z każdym kłóci od tak po prostu, więc... Trochę dziwne. Ale dobra, mamy gospodę. Zardzewiały ostrzy. O! To leczy tylko do 25%. Nowy nawyk z zardzewiałego ostrza? Okej. Okay. Ukończono rozwaga nie... nieodwaga, są bardziej przyjazne. Udało się. I teraz co tu mamy? Podły. No! Podły, nikomu nie pobłaża. Po 10% obrażeń. Na ataku uzyskaj jakieś skrzyżowane miecze, coś dobrego, bo to jest ten, jak to się nazywa. Żółte, albo... To jest akurat nieprzyjemne. Tama trema. O nie, błagam, nie. To jest kiepsko. Tutaj
erudytka, wiedza ponad wszystko. Nie rozumiem do końca, jak to ma działać, ale okej. Chciałby wyrzut. Wiecie co, nie jest aż tak źle. Spodziewam się gorszych efektów. Ale tak, póki co... Tak i szczerze tak, wam to się najbardziej przyda. Najlepszym przysiłkiem jest zawsze ten, który akurat się je. No prawda. I teraz tak. Zobaczmy, kto z kim ma naprawdę na pięku. No, w sumie na pewno ta dwójka ma, więc spróbowałbym tak to zrobić. Aha, czyli jeśli się nienawidzą, to nie mogą. Okej, w takim razie Dismas z kim jeszcze ma ciężko? Z Baristanem, dobra, spróbujemy. No, leniwe oko, musiał dostać coś negatywnego. Musiał po prostu. No nie, no. Smutne, ale okej, jakoś to przeżyjemy. I to jest tak, rzeźbienie, czy ktoś tu ma dużo stresu? Ona, więc trzeba jakoś zabić czas, okej. Mogę kolejne? A, to jest jakieś chyba informacja o jakimś takim negatywnym działaniu czy coś. Ale dobra, mniejsza. Dobra, czyli tutaj możemy... O, gdybym to wiedział, to bym to kupił, ale dobra. Czyli tutaj też można jeszcze jakieś rzeczy zrobić. Mamy trochę reliktów. To akurat, powiem wam szczerze, wezmę. Bo chciałbym, żeby drużyna... No wiecie, musimy trochę właśnie podredukować, więc tak, powiedzmy, że dostanie to jeszcze Paracelsus. Tutaj ryzyko, ale tak. Okej. Ona nie może być leniem. A ona ma jakiś rozjemczyni, nawet nie wiem, o co chodzi. Chyba nie zauważyłem. Czy ona dostała coś porządnego w końcu? A nie, rozumiem, czy nie ma tutaj coś takiego. Nawet nie zauważyłem, że ona coś takiego ma. Czyli bonusy do pozytywnych relacji. Ale dobra, mam 3 punkty mistrzostwa. A, i tu każdą umiejętność można tak po prostu ulepszyć i ona już pozostaje ulepszona i tyle. Okej. Wiecie co, to w takim wypadku... Podoba mi się to. Podoba mi się to, wiecie, że tutaj nie ma aż takich wielkich poziomów, przez co łatwiej, powiedzmy, to wszystko zrobić. I wiecie co, wezmę to, bo to usuwa stres. Więc definitywnie warto będzie to wziąć. Tutaj fajne rzeczy są, co prawda. Ale nie. Zobaczmy, co oferują inni. Więc tak, pierwsza sprawa, no teraz jako, że to jest dystansowe, to... Niestety ciężko będzie u niego zajmować się takimi rzeczami, więc powiedzmy, że może bym ulepszył... Co? Dostaję podwójne bonusy. Ewentualnie doskok? Wiecie co, nie, to definitywnie na cięższych wrogów będzie idealne. Może celowanie, chociaż zobaczymy jeszcze, co Baristan oferuje. Tutaj trzymanie szyku. Jakieś takie, powiedzmy... Jakieś efekty ma. Nawet nie wiem do końca. Wzmocnienie usuwa stres i osłabienie. Wiecie co, to będzie dobra... Tak, to będzie dobra decyzja. Musimy po prostu dbać o ten stres. Bo niestety nie wiadomo, jak to będzie. A póki co jeszcze. Ostatnia rzecz przed zakończeniem. Dowolnego bohatera, powiedzmy jego. I co się dzieje? Bo granie w karty działało tak, że tutaj spadło, tutaj chyba też trochę spadło, ale tutaj właśnie wcześniej się podniosło, tutaj nawet dobrze. No, ci się nie lubią, ale tutaj patrzę, to nawet dobrze to wygląda. I tutaj nie najlepiej, ale dobra, jest okej, jakoś sobie poradzimy. No i póki jeszcze pamiętam, to do kołodzieja jeszcze więcej skrzynków. I tak, na tym już zakończymy odcinka, strasznie długi. I cóż.
poproszę o to samo, co prosiłem ostatnio. Dajcie znaka, co sądzicie o tej grze, bo bardzo mnie zastanawia wasza opinia. I cóż, na ten moment to chyba ostatni epizod. Może jeszcze kiedyś powrócimy do tego Darkesta. Może nie. A póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. I cóż, i to na razie tyle. Więc po prostu trzymajcie się i hej, hej.